Bank Gospodarstwa Krajowego zorganizował Dzień Dobry Biznes, konferencję dla studentów i absolwentów. W przeciągu ostatnich 7 lat współpracowaliśmy z ponad 20 uczelniami w całej Polsce, zarówno państwowymi, jak i prywatnymi. Bank Gospodarstwa Krajowego ma w swojej ofercie bardzo wiele produktów, które oferujemy przyszłym przedsiębiorcom i studentom i absolwentom. Między innymi znane kredyty studenckie. Mamy również pożyczki unijne, całą gamę różnych produktów z projektów i unijnych, i krajowych, ale pomagamy również w zakładaniu działalności gospodarczej i finansowaniu jej, jak na przykład z programu Wsparcie w Starcie. Także wachlarz jest bardzo szeroki dla naszych przyszłych przedsiębiorców. Czy na studiach da się zarobić swój pierwszy milion? Oczywiście, że tak. Tak, da się. Da się nawet wcześniej. Właśnie dzięki tego typu akcjom. Uważam, że tak, chociaż jest to moim zdaniem bardzo trudne i wymaga niezwykłej determinacji. To kwestia chęci, zorganizowania i dobrego pomysłu na to, aby cel osiągnąć. Z naszej perspektywy, patrząc na naszych studentów, każdy z nich może zostać milionerem, każdy z nich może mieć firmę, zarobić ten pierwszy milion, a potem już tylko następne. Nie ma przepisu, jak zarobić pierwszy milion na studiach. Gdyby było, to wszyscy studenci byliby milionerami, ale na pewno trzeba próbować, trzeba sprawdzać swoje pomysły i swoje idee, a studia to jest najlepszy moment, kiedy możemy sobie na to pozwolić. Zdecydowanie wiedzą trzeba dzielić się doświadczeniami, a konkurencji nie wolno się bać. Konkurencja jest generalnie zdrowa. Jeżeli ktoś myśli o coś lepiej, to my powinniśmy wymyślić to jeszcze lepiej i jakby wzajemnie się na to napędzać. W momencie, kiedy Bank Gospodarstwa Krajowego zgłosił się do nas, żebyśmy byli współorganizatorem, długo nie zastanawialiśmy się, dlatego nasi studenci generalnie boją się bardzo przedsiębiorczości. Dla nich jest to słowo jeszcze troszeczkę tajemnicze, a myśmy chcieli im pokazać, gdzie mogą zdobyć fundusze na to, żeby własną działalność założyć, żeby mieć własną firmę. Ważne jest, żeby uczęszczać właśnie na takie spotkania, na przykład jak dzisiaj, żebyśmy szukali tych inspiracji i poznawali wiele możliwości, które mogą nam to ułatwić. Były dwa warsztaty. Widzieliśmy się wszyscy, którzy tam byli, jak tworzyć własną markę, na czym to polega, co warto zmienić w społecznościówkach, żeby się nam dobrze prezentować, żeby pracodawcy chcieli nas wziąć. To takie konferencje też edukują nas i są równie ważne jak codzienne wykłady. Nie ma rzeczy, których nie da się zrobić, te niemożliwe wymagają po prostu więcej czasu. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów na najbliższy cykl konferencji, które odbędą się w drugiej połowie roku. Za nami już 6, które organizowaliśmy w tym roku w Polsce. Przed nami kolejne. Zachęcamy do wchodzenia na stronę rpobgk.pl, gdzie można dowiedzieć się o najbliższych wydarzeniach, gdzie będziemy mówić o naszych produktach, poznawać fajne biznesy i pokazywać Wam tych przedsiębiorców, którym się udało i którzy zdobyli pierwszy milion.